Witam, witam. Czas na wojnę, tryb pomocników, horda nieumarłych. Trzy królestwa i zwierzaczki zyskują dzięki temu manę, natomiast są też inne postacie, które to wykorzystują. Oczywiście w obronach przegięta jest Skadi czy Ogima. Bardzo silny sojusz, już dwie ostatnie wojny się ślizgaliśmy i tu, co ciekawe, są czerwone tanki, natomiast to nie jest powiedziane, że będzie łatwo. Ostatnio się zastanawiałem, jakby to było bić sojusz, w którym stałyby same Hatory. Tu nie ma samych Hator, jest ich sporo, jest też dużo Amorków, Teti Sherry, więc dosyć mocne postacie, gdzie bardzo łatwo się przejechać. Też Emilio z blokowaniem statusu, więc dużo trudniej jest zdejmować stronę. Czekam na reset i potencjalnie będę chciał zdjąć 3-4 Hatory. Może Amorka i może jednego z Ferdinandem, natomiast no, wszystko zależy od tego, jak mi się będzie grało. Od weekendu czuję się fatalnie, to już w turnieju mówiłem, złapałem teraz kolejną dawkę pseudoefedryny, więc trochę na speedzie, przynajmniej nic nie boli. No i kawa też jest, także gitara. Potencjalnie gdybym miał bić te tanki, to myślę, że na 3 mogę pójść spokojnie. Może bym zdjął 6, gdybym brał słabszych przeciwników, ale no nie chcę tego robić, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Czekamy na ostatnią walkę, ale ta walka może trochę potrwać. Wow, poszło, gitara. Mamy reset, można bić. To jeszcze tylko poskroluję trochę po planszy, żebyście mogli zobaczyć. No są jakieś słabsze też tanki. No Mikołaj, wolna mana, Kufu, też mógłbym dobić Levena, Emilio, ten Psiogr, czy Oktrosy. Natomiast no tu chcę pójść pewnie na te trzy Hatory, a później zobaczymy. Troszkę tu będzie trzeba siłowo przepychać. Boję się, że jeśli pójdę, będę chodził w ten sposób, to zabraknie mi supportów na całe 6 drużyn. A jeśli bym załadował fiolety przed Hator, to wygrywam automatycznie. Jeśli załaduję po Hator, ok, jestem w stanie dezaktywować, więc tu potrzebuję sporo leczenia, no i Arko jest po to, żeby ochronić mnie przed Keprim. Profesor daje leczenie z podbicia, nad dacha blokuje podbicia, natomiast profesor czyści i dopiero daje leczenie. Zobaczymy, czy Chimeros mnie nie zdejmie. To już są takie drużyny, gdzie na wszystkim bardzo łatwo się wyłożyć. Okej, mam czerwone, których nie potrzebuję. Mam niebieskie, których nie potrzebuję. A dwa zielone potencjalnie mogą się przydać z pierwszym fioletem. No muszę to zrobić. Trzeba było pójść niebieskim. No i Hator oczywiście będzie ładowała manę już wszystkim. I teraz co? Czy mam odpalić diament? Niekoniecznie chcę. Co mi da diament niebieski? Może wystawić mi kolejny fiolet. Zbliży się do odpalenia nad dachy. Dobra, na razie zrobię tak. Tu też jest szansa na fiolet. Szansa była. No dobra, odpalam diament. Hator znowu się odpali. Mam drugi fiolet. Teraz tylko pytanie, czy złożyć go przez czerwony, czy przez zielony. Złożę go z żółtym na razie. Okej, mam fiolety. Wchodzą zaraz pomocnicy. Okej, mam żółte, mogę się uleczyć. A zielone mogę przytrzymać. I teraz chciałbym grać przez Capriego. Ach, kurde, no i właśnie Chimeros może mi kogoś ściąć zaraz. Obniżmy mu atak. I teraz pytanie, co się stanie, jak wymuszę Chimerosa? Podoba mi się ten ruch, który mryga. On powoduje też kaskadę czerwoną. Natomiast potencjalnie jest szansa, że wtedy odpalę i Hachiko, i tego, jak mu tam. No, wiecie, Skarabeusza. Więc ja tu zaraz będę potrzebował kolejnych fioletów, żeby się nie zabić. A ich póki co nie ma. A tu mógłbym zrobić też niebieski, wymuszając czerwony. Potrzebowałbym, żeby profesor przeżyła.
ale nie bardzo mogę odpalić teraz Arko. Kurde, mam jeszcze obniżoną obronę na fioletach. Przez kogo? Aha, bo fiolety biły w te postacie sezonu. 25% many, tak. Czyli wypadałoby teraz zrobić delikatny ruch. Ale średnio widzę jakiś delikatny. Dobra, czy wejdzie fiolet? Okej, jakiś wszedł. Oczywiście w profesor. A teraz 50% many wykradam. A jeśli złożę tutaj poziomo, to znowu układa się zielona kaskada na Hachiko i on odpala w tej samej rundzie. Oczywiście wyłączyli mi leczenie na profesor. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby to zrobić w pionie, żeby uratować profesor. Z tym, że tu i tak może pójść kaskada. O kurde, misklik. No dobra, ale zróbmy tak. I teraz tak, z jednej strony mógłbym teraz walnąć znowu. Ale sporo many tracą. 75%. Odpalę profesor. Hator i tak się chyba odpali. Nie. Dobra, w tej rundzie będą tracić 100%. Tak, dobrze mówię? 100%? 100%. Ok. Hel mógłbym jeszcze nie używać. Zrobić tak. I chyba się uda ich wybić. Zdjęcie kontry. Obniżenie ataku. Zginiesz? Prawie. 88. Żółte powinny cię dobić. Git. Tu walnę fioletami. I będzie porobione. No ale faktycznie, mając słabsze postacie, tu tą walkę bym umoczył pewnie. Zdecydowanie te hatory mogą być fajnym pomysłem na tanki. No dobra, i można mówić, sobie rezerwować, ktoś już mi się wciął, więc się ryba. Tu mógłbym z jednej strony wziąć Skadi, natomiast na kumulację chciałbym zagrać w innej drużynie. Koło Ludwika mógłby stać Cao Cao, to byłby spoko pomysł, ale Cao Cao też chciałbym użyć w innej drużynie. Więc spróbuję w ten sposób. Hipcio z Ludwikiem, fajna kombinacja, tylko zobaczmy, czy zdążę to podpalać. O, plus jest taki, że tego, którego rezerwowałem, też zdjęli. No piękne są te starty. I co mam? Jeden fiolet. I jeśli go złożę, to rozwalę niebieskie. Jeśli go nie złożę... Jeśli złożę niebieskie, ustawiam sobie fiolety, ale puszczam od razu na Joe w klocki. Czwórka niebieska na start. No, czwórkę chciałem. Jesus. No muszę pójść po niebieski i spróbować przyspieszyć fiolety. Jest szansa szukać tu czwórki i tu szukać czwórki. 8 fioletów by mi załatwiło sprawę. Ale Hator będzie zaraz się odpalała. Więc Jove będzie... Okej. Okay. No, Hipciu. Czyń cuda. To było 5. To 9 mi starczy. A czerwonych jak nie było, tak nie ma. Hip olej. A...
No muszę chyba odpalić te fiolety. Hator znowu będzie leczyła, ale... Raz, dwa... Dobra, są podbite. Załadują mi znowu fiolety. Okej, okay, czerwone będą coś miały. No, załaduje sopka? Chyba nie. Okej, okay, nie zaskoczyła jej pasywka. A hipo jest aktywny, ale i tak go odpalę. I teraz tak. Zetnijmy manę sopkowi. Kurde, nie opyla mi się. Czy to mi załaduje drugi ładunek u Ruby? Nie, ale jest blisko. No dobra, gdybym teraz kogoś odpalił, to Hator na pewno zginie. Ale nie muszę w sumie. 104, zróbmy tak. No i porobione. Git. Dobra, zobaczmy, czy dam radę coś tu zdziałać zielonymi. Lokim potencjalnie będę kopiował Ferdinanda. Rysiek jest jako dodatkowe czyszczenie. 7 zielonych ustawia walkę, o ile będą. No tu jest plus taki, że oddziały u przeciwnika są na krycie. Widzę, ja na deserek zostałem u przeciwników, jak ostatni padłem. Okej, okay, no i 7 zielonych, może być ciężko. Na pewno coś mam. I jest szansa poszukać tych 7. Bo mógłbym zrobić tu czerwony, jest szansa, że tu wejdzie zielony. Tak samo, jeżeli zrobię czerwony poziomo, to jest szansa, że tu pojawi się zielony. Bo bez tego mam właściwie 1. Mogę też zrobić proponowany ruch. Wchodzą mi zielone na górę, wtedy mam 2. Czyli 6 klocków. Ale chciałbym 7. Może i ten proponowany nie jest głupi. Ale spróbujmy tak. Okej. Okay. Lipa. Ale tu będę miał 1. Oczywiście ta franca się odpala. Ja mam wszystko, tylko nie moje kolory. Czekajcie, tu mam 4. Byle nad dacha się nie odpaliła. Git. I tą stronę chcę wybić. A Ferdinand niech sobie stoi. Zobaczymy jeszcze, czy Reini będzie się odradzać. A jakim cudem ty ustałeś? Aha, bo nie obniżyło ci obrony. Dobra, jeden żółty klocek nic mi nie daje. Czy jestem w stanie niebieskim go zahaczyć za tyle tysięcy? Chyba nie. Mógłbym tu zrobić czerwony, jest szansa, że wejdzie zielone combo, ale okej, okay, spróbuję tak odpalić, w razie czego mam żółte, żeby ryśka załadować. Tak, Ferdinand będzie zaraz się odpalał. A mógłbym zrobić pionowo na Ferdinanda, ale to mi na razie niewiele da. Bo odpalę Ferdinanda, on zacznie leczyć, więc chyba bardziej się opłaca zrobić poziomo i mieć jeszcze kilka rund szukania klocków. Dobra, gargulca będę w stanie wybić niebieskimi. Albo i nie. A, nie, bo kamienna skóra. Jezus, zagapiłem się.
No nie zdążę przed Ferdinandem. Ale jest okej, okay, tylko teraz będę musiał się pomęczyć z tym upierdliwym podbiciem. Dlatego użyję Kaedmona, sobie zablokuję podbicia. I teraz mogę bić tak i się oczyścić. Starczy czy nie? Odrobinkę. Porobione. No dobra, za Morkiem jest ten problem, że jego nie da się za bardzo wyciszyć, zablokować. Malossi może go zablokować. Hathor jest w stanie mnie osłonić. A niebieskie to nie wiem po co tu są, żeby chyba nawalać. A miałem tu wstępnie prowokację. I możliwe, że byłaby lepsza. Natomiast wtedy nie miałbym ekipy ściągającej na 7 klocków. Tylko czy ja tego tak naprawdę potrzebuję? Mogłaby się przydać prowokacja, tylko nie mam w tej drużynie czyszczenia. Dobra, pójdę tak. Gra mówi, że to nie najlepszy pomysł. Teraz tak, ty. Widzę, że pozostawiali też jakieś takie drużyny, na których nie wykorzystam ani Skadi, ani za bardzo Trzech Królestw. No nic, spróbujmy tak. Może się uda. Walka youtuberów. No, zajebiście się uda. Trzeba było iść zielonym. A żółte jest w sposób, w jaki złożyć? Jedno żółte. No, dwa żółte mogę mieć. Jak zdążę. Na dwa sposoby mogę. Dobra, ten chyba jest najbezpieczniejszy. Cholera, mówię najbezpieczniejszy. Dobra, tu mam cztery. I teraz na Bablesa złożyć cztery. Czy to go odpali? Nie wiem, czy chcę ryzykować. Trzy klocki mi starczą. Tylko co wtedy? Chciałbym w kogoś jeszcze puścić klocki. Jest szansa to przekombinować jeszcze z przesunięciem żółtej bomby, odpaleniem. Wchodzą mi niebieskie na górę i zostają mi jeszcze trzy niebieskie. Ale chyba bym musiał dobić tego Amorka. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. Chyba trzeba tą Francę spróbować wybić. Fajnie, jeśli nie będzie odradzania. Git. Oni są ścięci. Mogę załadować Malossiego. Dobra, szczerze to Bablesa chyba chcę wybić. Zróbmy tak, czy wejdzie czerwony? Nie. A tu? Też nie. No, podleczone to mam na maksa w tej walce. Mogę zablokować Bastet, ale chyba chcę zablokować Furiacki. Czy to go dobije? Nie, Mruczuś przeżył. Okej. Okay. Ale przynajmniej nie mam Furiackiego. Mogę odpalić czerwone. A teraz tak, mógłbym z bomby, ale zrobię tak. Naddacha będzie zaraz odpalała, więc mogę użyć Rusuli i wymusić Naddachę. W sumie to i Basteta bym mógł. Ale dobra, walnijmy sobie w Basteta. Wymuśmy Naddachę. Naddacha zaraz oberwie. Jak Rusula wyjdzie z kryjówki. Właśnie teraz. Wybijmy Basteta. I dokończmy walkę.
porobione. Wczoraj jak robiłem ataki gdzieś tam po 23, to nie dokręciliśmy resetu. Zostało 3 i uznałem, no dobra, wszyscy się położyli spać, to chyba nie ma sensu. Zostawmy to na rano. Natomiast jakoś nie dawało mi to spokoju. Patrzę o 1, dobra, wszedł reset, może teraz walnę. Nie, gdzie o 1? Dobra, o 3 patrzę, dalej biją. Ale myślę, nie będę bił o 3. Wstałem o 5. I zbliżaliśmy się już prawie do drugiego resetu. Natomiast obudzili mnie o 5, bo ex został tatą. Także gratulacje. No, ale uznałem, że wtedy poświętujemy, a rano gdzieś tam uderzę, jest 7 rano. A wynik wojny wygląda tak, że może być, mógłby być stykowy, bo jeszcze jeden reset możemy dokręcić. Natomiast, żeby dogonić przeciwnika, musielibyśmy tylko 10 razy się odbić, co jest mało prawdopodobne. Oni mają 6 ataków, dużo ogrysków, potencjalnie też są w stanie zrobić reset, ale jedna odbitka i tego resetu nie zrobią. No dobra, już możemy zrobić tylko 9 odbitek. Także no nie dogonimy ich raczej, więc wygląda na to, że mogę trochę się pobawić już teraz. Chciałbym spróbować sobie jeden skład, jest to skład zupełnie bez medyka. Nie wiem, czy on jest dobrym pomysłem tutaj. Generalnie mam sporo opcji, bo mógłbym tu pójść z królikiem, żeby wodociąg nic mi nie robił, mógłbym tu zagrać nawet na kumulację Skadi. Tu mógłbym pójść bez medyka, troszkę dla zabawy, żeby przetestować jedną drużynę. Tu mógłbym sobie zagrać na kumulację Skadi, co też mogłoby być fajne. Także dajcie mi chwilę i kogoś sobie wybiorę. A tak serio, to po pseudoefedrynie nie można spać. Także dzisiaj ranek jest trochę gorszy, bo jakby leki nie działają, a efekt nadal jest. Także nie, no jestem totalnie, w sensie niewyspany, bo nie spałem, ale tego nie czuję jeszcze. Natomiast z oczu mi cieknie, jakbym, no nie wiem, dowiedział się, że nie wiem, co bym się dowiedział. Także szkoda, że nie nagrywam walk z twarzą moją gdzieś tam w rogu, bo moglibyście zobaczyć, jak się atakuje przez łzy. Ale pewnie więcej osób u nas w sojuszu biło przez łzy na tej wojnie. Zobaczmy, jak mi pójdą 2 ostatnie ataki. Dobra, minusem tego ustawienia jest to, że nie mam medyka. Glenda może mnie oczyścić z trucizny. Cao jest w stanie podbić obronę, jeśli Morel mi ją obniży. Będę miał pomocników, którzy będą dezaktywować Ferdinanda. I mam zielonych, którzy biją dosyć mocno. Natomiast to minusem tego ustawienia jest to, że Xiahou nie odpali się po 7 klockach, bo potrzebuje Glendy po 9. Ale chciałbym przetestować taki skład, zobaczyć, czy szczególnie taką niebieską trójką jest sens grać. Bo mam też inne opcje, żeby ustawiać drugą drużynę 3 królestw, więc zobaczmy. Okej, niebieskie są całkiem spoko. Mam na start kilka. Może nawet 9. Proponowany ruch jest dobry, bo zostawia mi zielone, niebieskie na górze. Jest szansa, że tu wejdzie też niebieski. Mógłbym też złożyć tutaj ten niebieski w prawo. Nie, nie mógłbym. Dobra, idę proponowanym ruchem. Okej, mam niebieskie. Teraz tak, od którego chciałbym zacząć? A jeśli zrobię, obojętnie który zrobię, to odpalę gargulca. Ale może kolejne 3 klocki go zdejmą. Dobra, zacznę od tego. Git, powinien zginąć. Natomiast tu będę chciał bardziej prawą stronę wybić niż lewą. Ferdinandem nie będę chciał się aż tak przejmować. Teraz tylko, czy zostawić Glendę. Chyba nie będę jej zostawiał, tylko zaraz nią zaatakuję. Dobra, mamy parę zielonych na pusto. Potrzebujemy pomocników systemowych. Ile many? Jeszcze za mało, żeby jednym klockiem odpalić. Dobra, zróbmy tutaj. Okej, mam znowu niebieskie. Ferdinand będzie gotowy. To mi nie przeszkadza w sumie. Uh,
I zacznę od zielonego. Furdinand się odpali. O, dobra, będę miał wszystko. Furdinand się odpali, ale oni będą dezaktywowani teraz co rundę. Mam pomocników z dezaktywacją. Morel uderzy. To mi nic nie zrobi. Okej, muszę przyznać, że tu klocki całkiem nieźle podeszły. A walnijmy. Dobra, Ględy nie będę używał na razie, bo może Rejni mnie trafi i będzie się odradzała. Oczywiście. Dobra, zrobię tak. Porobione. Okej. Przy dobrych klockach skład naprawdę fajnie śmiga. No szczególnie na pomocnikach, gdzie jeszcze ci systemowi ładują manę. No i teraz się zastanawiam, bo chciałbym jeden atak zagrać na kumulację Skadi. Mógłbym też zagrać zupełnie inaczej. Z tym, że żeby zabrać dezaktywację, musiałbym zagrać na 9 żółtych klocków. Co nie byłoby złe. Ale na kumulację mógłbym zbić, tak jak mówiłem wcześniej, tego na przykład. Albo tego. Tego nie biłem, ale ten wydaje się może trochę trudniejszy. Z tego względu, że tutaj ten Magni to jest Magni w pierwszym kostiumie. Wcześniej myślałem, że to jest w dwóch, więc on bije tylko jeden cel. Trochę groźniejszy jest Sobek w połączeniu z Jove i obszarowcami. Może bym drugi raz też poszedł na tą Babę Jagę. Double D też spoko. W sumie też na kumulację by można go zrobić. Potencjalnie to tu nie ma medyka. Dobra, może Baba Jaga. Idea grania na kumulację Skadi to jest taka, żeby nałożyć kumulację i utrzymać się przy życiu. Więc potrzebujemy Skadi. Mogę tu dorzucić prowokację. Dorzucić medyka najlepiej podbijającego życie. To jest w tym przypadku Esme. Mam też Kirilla. No mógłbym tutaj też zabrać właśnie Kirilla. Szczególnie tego w drugiej kiecy, no bo on jest jednak dużo fajniejszy do bicia Berry. Ale okej, dajmy tu Rigarda. Może być w kiecy też. I teraz kto jako ostatni? Nie mogę użyć Kulerwo, Hohena. No oni nie będą nakładali statusów. Nie mam dezaktywacji, żeby zdjąć tą blokadę statusów. Więc właściwie wszystko, co u mnie nakłada status, jest trochę bezużyteczne w tej walce. W sensie mam dezaktywację, ale nie do końca chcę ją brać. Mógłbym zabrać Elizabeth, żeby trochę ograniczyć leczenie. I może to nie jest zły pomysł, ona dodatkowo też potworami jest w stanie spowolnić przeciwnika, więc jeżeli wejdą i kumulacje, i potwory, to oni prawie wcale nie będą się ładować. No dezaktywację mam jeszcze Vivikę. Chciałbym zabrać jeszcze jeden support, ale może dwa wystarczą. Nie do końca podoba mi się ta drużyna, ale czasem ciężko po tych przeciwników się ustawić. Dobra, spróbujmy tak. Hator na bank się odpali w tej walce. Pytanie, jak szybko uda mi się nałożyć kumulację. No, na pewno bardzo. Żółty na start. Odpalający jeden niebieski. A może czerwony diament poszukać. Czerwonego diamentu mógłbym szukać przez ten czerwony ruch. Tylko patrzę, co dalej z niebieskimi tu będzie. Niebieskie zamiast poziomu ustawiam się pionowo. Jest szansa, że tu podeszłyby niebieskie. Nie mam niestety fioletów, żeby załadować czyszczenie. Nie chcę psuć sobie za bardzo żółtych. Dobra, zacznę od tego ruchu. Okej. Czy wejdzie diament? No, wszedłby, gdyby się nie rozjechał. Okej, i teraz tak. Do pomocników jeszcze kilka tur. Mogę złożyć czerwone. Aha, nie spowolnię ich na razie, bo Hator ma blokadę. To zróbmy na razie, tak? Nie spowolnię, ale może zdejmę Hator. Trzy klocki musiałbym puścić na Hator. Mam trzy niebieskie z kaskadą. Jest szansa, że wejdą też czerwone. No, weszły, ale znowu nie do końca tak, jakbym chciał. Teraz będą pomocnicy.
I dobrze, że wejdą zanim Bera narzuci swoich. Bo nie mam jak chwilowo podnieść ataku i bym ich nie zdjął. Dobra, to zróbmy tak. O, Hatoki ginie git. Ale to znaczy, że będzie jedna mniej kumulacja. Dobra, cztery kumulacje. I teraz tak. Zacznę od czerwonego, bo będę ich zaraz dalej spowalniał, a teraz puszczę fiolet na pusto, żeby siebie oczyścić. Oni blokadę chyba jeszcze jedną turę mają. Dwie. No to Elizabeth musi sobie poczekać. Z tym, że Joff i Sobek będą zaraz bili. Okej, będę miał karę, gitara. Więc podbijmy życie. Sobek uderzy. Może mi rzucić piasek. Elkanen też uderzy. Ale Joff nie powinien. Więc najważniejsze tu, żeby Joff był w prowokację. Dobra. Najpierw kara. Puszczenie statusu. Kolejne spowolnienie. I ładujemy znowu skadi. Nie wiem, czy to już ją zdejmie. Wiem, że teraz wejdą pomocnicy. Ale oni i tak zginą, zanim będzie moja tura, więc mogę już teraz użyć skadi. Okej, całkiem nieźle. Nie sądziłem, że Bera się załaduje, bo motylki jeszcze zostaną. Dobra, mam jeszcze aktywną prowokację. Odpalenie zielonego diamentu spowoduje masę żółtych łączeń. Zrobię to. Mogła wejść tarcza many, ale nie weszła. Natomiast teraz wystarczy grać z dala od przeciwników, żeby ich nie ładować. I tu już będzie wygrana. Na poprzedniej wojnie zupełnie nie miałem możliwości użyć drużyny ze Skadi na kumulację. Jakoś grałem innymi składami. Nie poszło źle. Nie pamiętam jak poszło, ale nie poszło źle. Porobione. No dobra. To czekamy 2 godziny i zobaczymy jak będzie. No i po wojnie. Kiedyś trzeba było przegrać. Niby nie zagraliśmy źle, bo jest 6,5 tysiąca punktów. Natomiast przeciwnik zagrał lepiej. 220, powiedzmy 250, no 5 ataków różnicy, więc nie jest to jakaś miażdżąca przewaga, ale jednak jest. Obie strony oczywiście zeszły do zera. A jeśli chodzi o topkę, no jest bardziej czerwona, no Amarena gratuluje 6-0, pozostałym w czołówce też gratuluje wyników, natomiast no dół tabeli, niestety pojawiają się niektóre te same osoby, i to jest problem, trzeba nad tym popracować, więc ten dół tym razem zdecydował. No mieliśmy 4 zera plus 2 jedynki, więc można powiedzieć, że 6 zer jak tak o Hemingway. No nic, trzeba się ustawić pod kolejną wojnę, grać strzał i liczyć na to, że pójdzie lepiej. Nagrody bez szału. Dajcie znać jak wam poszły wojny, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, do zobaczenia.